Dlatego też zdecydowałem się wobec takich zachowań stacji TVN, która to stacja nie po raz pierwszy, to grupa nie po raz pierwszy pokazuje, że jest zaangażowana ideologicznie. Zaangażowana jest względem propagandy, a nie pokazywania informacji, faktów i prawdy, skierować skargę do konstytucyjnego organu, który ma czuwać nad rzetelnością działania mediów, czyli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, aby tę sprawę rozpatrzyła. Nie może być tak, aby przestępcy dostawali sygnał, że jeżeli dopuszczą się pobicia właściwych osób, to jedna z wiodących telewizji będzie sprawę przemilczać, nabierze wodę w ustach i nie będzie też potępiać sędziów i pokazywać, dając choćby do myślenia polskiej opinii publicznej, czy tego rodzaju wyroki w sprawach ewidentnych, oczywistych, związanych ze złamaniem prawa i do przyniesienia czynu przestępczego, mogą prowadzić do bezkarności i do eskalacji tego rodzaju przestępstw w Polsce w przyszłości.